Zapraszam na film www.domza150000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu farys.pl. Cześć. Godzina 7. Z minutami. Chłopaki jadą murować danek na jeden dom z Jabłonkowej. Zaraz tam wyjdziemy, zobaczymy jak to tam wygląda. Co tam potrzebujemy jeszcze do tego. System zraszania, no co? Jak widzicie, o 5 puścił dookoła. Tam jest jedno miejsce, gdzie trochę leje, gdzie się za dużo krzyżuje. Za duże chyba są same zraszacze, ale zamówiłem mniejsze, z mniejszym wydatkiem wody. Tam powymieniam z tyłu, a oprócz tego wszystko w porządku. Póki co. Zobaczymy, no co? Czas pokaże, trzeba czekać w tej chwili. Odbiór w punkcie. Tu jest ten regulator ciśnienia, który no chyba to akurat widziałem jedną podpowiedź w związku z nim, ale poczytałem rzeczywiście jest. To jest taki jaki już będzie fruwał w porządku z pełną regulacją ciśnienia. Switchmatic 2. Zobaczymy, później będę podłączał. Ok, a oprócz tego jeszcze mi przyszły graty, bo to też jest ostatni moment na to, czyli ostatni czas, powiedzmy luźniejszy, na to, żeby zrobić. A nie, to nie, to jest. A widzicie, to mi wysłał jeden z widzów. Zapomniałem, to mi wysłał jeden z widzów. Powiedział, że to są jego autorstwa rozwiązania. Ciekawe, wam powiem. Powiedział, że to są jego autorstwa rozwiązania. Nie wiem, czy on to drukował, czy nie. No mniejsza o to, ale wysłał nam dwa halogeny do baterii Makity. Dobra, tu do skręcenia delikatnego, ale od razu skręćmy. Bo nie chciałbym, bo wygląda bardzo solidnie. To zobaczymy, co to będzie. To są pewnie gotowe halogeny jakieś obudowy. Ale takie zgrabne, małe. Dobra. Skręcona. W transporcie pewnie puściło. Nie wiem, czy mam naładowaną gdzieś Makitę. Jest. Zero. Cyk. Uhuhu, panie. No ciekawy pomysł. Ciekawy jestem, ile to czasu wytrzyma, ale zróbmy test. Nie wiem jak to skręcić. Jak to jest skręcone, żeby był dostęp do tego. Góra, dół, ile idą do góry, zasięg. Aha, to jest osobno, sam uchwyt. Dobra, pójdę dalej. Czyli to jest celowo zrobione tutaj w ten sposób, żeby się ustawiało kąt taki, ale no teraz wam nie pokażę generalnie, ale ciekawy pomysł ci powiem. Powiem ci, bardzo ciekawa sprawa. Małe wszystko. Nie wiem, czy jesteś osobą młodą, czy nie. Mówię teraz uczciwie, powiem uczciwie. Nie wiem, czy jesteś osobą młodą, czy nie. Nie wiem, czy jesteś osobą cwaną, czy nie. Pewnie się domyślacie, co mam na myśli, mówiąc cwaną. Dlatego w tej chwili nie podałem, skąd to przyszło. Bo nie chciałbym ci robić anty. Ale myślę, że jeżeli zdecydowałeś się wysłać to akurat do mnie, nie mając pewności, czy ja to pokażę, czy ja tego nie pokażę, myślę, że wiesz, co robisz, ale okej. Jeżeli to będzie w porządku, to ja jestem pewien, że będziesz miał dużo roboty. Ale u mnie to przetestuję. To nie jest ustawiona sytuacja, żeby była jasność. Ja nawet o tym zapomniałem, byłem pewien, że to są graty do systemu alarmowego i do kamer. Dobra, pierw zróbmy taki test. Bateria, która jest używana przez całe lata.
Bateria, która jest używana przez całe lata. Nie wiem, jaka to jest bateria. To nie jest bateria nowa przede wszystkim. Zacznijmy od tego. Zróbmy realny test. Pierw na żywot, na długość. Na długość. Start jest o 7:02. 7:02. Start. Nie wiem, o której będę z powrotem, ale żebym nie zapomniał tego, niech to się świeci tu. Jak będę wchodził, będę od razu wiedział, że temat był ruszony. Zobaczymy to. Ja w tym czasie puszczę jeszcze inną baterię Makity, żeby później, jak się ona rozładuje, ile obstawiacie, że pociągnie? No teraz kwestia, jak to świeci, tak? Ale to jak to świeci, będziemy się później martwili? Tu nie mam. A teraz zobaczymy czas świecenia. Bo naprawdę fajny pomysł. Zobaczcie, to jest malutkie gówno. Znaczy, w sensie określenia jako duperela, to jest małe. To jest drukowane na drukarce. Nie wiem, czy przez ciebie, ale bardzo dobry pomysł wymyśliłeś. To ci mogę powiedzieć. Bo są oryginalne, makitowskie oczywiście latarki, ale one są nieporężne, one są duże. One są na takim stojaku, stoją. Tu jej nie mam. Gdzie się mamy, ale nie wiem gdzie. Niemniej jednak za pomysł należy ci się duży plus. A jeżeli w tym trudnym czasie przyczynię się do tego, że ci wystartuje jakiś biznes, dla mnie zajebiście, no. Nie, tu trzeba już... O nie, no to jest konkurs. Jutro startuję, tak więc zobaczymy. I w następnym tygodniu, może w tym tygodniu nawet wyślę, zobaczymy. Jeżeli będzie taka chęć osoby, która zostanie wyłoniona jako zwycięzca, no to wyślemy dzisiaj. Dobra, niech ładują. Po co to tutaj jest stworzone? Lecę do chłopaków. Powiem wam tak, jak obserwuję, nie miałem czasu przez ostatnie dwa tygodnie praktycznie na nic, co tam wieczorem nieraz zerknę albo rano przy kawie na telewizor, ale mam rzetelniejsze informacje. Dzwonią do mnie ludzie z całego świata, z Chicago, z Nowego Jorku, z Londynu, z Wysp, ze Skandynawii, z Australii, z Niemiec. Naprawdę dzwonią ludzie z całego globu. Nie mówię o krajach, których się nie zna nawet i nie są popularne kraje, ale z tych rozwiniętych krajów dzwonią do mnie ludzie i mówią, że to co dużo było właśnie takich telefonów z daleka do mnie na temat tego, co mówiłem ostatnio, że będzie równy start po koronie, jeżeli ona się skończy. Każdy wyraził swoje zdanie, ale dzwonią do mnie ludzie i ja widzę, co się dzieje. U nas na razie gadają. Jeżeli w dalszym ciągu będzie to wyglądało tak, że władza tylko gada i gada i gada, zrobili tarczę teraz antykryzysową 2.0, musi to przede wszystkim jeszcze klepnąć Senat, ale kurde, gdzie jest realna pomoc w tej chwili? Trwa to miesiąc czasu już w Polsce, a dzwoni do mnie jakiś widz z Anglii, mówi: słuchaj Łukasz, ja teraz mi wpłynęł, ja jestem zwykłym szarym pracownikiem, zarabiam, pracuję gdzieś w magazynie, stała pensja, stała stabilna robota, 8 godzin, dziękuję, mi to pasuje, jego żona to samo, żyją sobie na jakimś tam poziomie, 2 razy w roku wakacje i tak dalej, czyli tak jak na zachodzie ogólnie sytuacja wygląda, ale do mnie mówi: słuchaj, do mnie przyszło, wpłynęło do mnie pieniądze, pensja 80% tej, którą tam miałem, nie wiem, minimum, czy jak to wygląda u nich, ale mówi, że przyszła już pensja z tego, nie od pracodawcy, tylko z tego rządowego, co został 4 dni wcześniej uchwalony, tak więc da się to zrobić szybko, tak? W Niemczech to samo, fizyczna już ta pomoc jest, fizyczna mam na myśli, że przedsiębiorca ma kapustę na koncie po prostu, którą może iść wypłacić do bankomatu i ma ją w ręce, fizyczną kapustę, a u nas widzę, że ludzie, jak rozmawiam ze znajomymi na internecie widzę, to nawet nie ma odpowiedzi, kiedy ZUS, czy zostanie wniosek rozpatrony.
rozpatrzony pozytywnie, czy te składki zostaną umorzone, czy one są przesunięte, nie wiem jak to wygląda, ale mówię na ten temat, co od ludzi słyszę. Tak więc w porównaniu do czasu reakcji i tej pomocy fizycznej, to na razie bladziutko stoimy na tle Zachodu, tak? Naprawdę blado stoimy na tym tle, bo fizycznie, realnie na razie tej pomocy nie ma. Ona jest, oni gadają ładnie. Wczoraj podzieli 11 miliardów następne dajemy na tarczę antykryzysową 2.0. No okej, okay, fajnie, tylko że na razie gadacie, że dajecie, a fizycznie nie jest, przedsiębiorcy fizycznie tego na razie nie odczuli. Ja fizycznie bym mógł powiedzieć okej, okay, jakbym rzeczywiście zobaczył, wchodzę na konto, jest, nie wiem, zobaczcie w Niemczech, co się wydarzyło, ile kasy tam fizycznie dali, tak? Dali fizycznie kapustę, żeby nie zamknęli tych działalności. U nas pozamykają się te działalności, bo tak jak mówiłem, dużo ludzi nie przetrwa, nie jest w stanie przetrwać, bo ta koniunktura, która była super, naprawdę zaczęło się to wszystko napędzać, dużo ludzi inwestowało w siebie, tak? Dużo ludzi, no niestety, rozwaliło kasę, bo kurczę, jest ta kasa, zleceń mam na 2 lata do przodu, to rozpieprzę kasę, zlecenia i tak sam będzie. No a tutaj wielka niewiadoma się pojawiła i cholera wie, no znam już takich, co zamknęli działalność, dzwonią do mnie, no, najbardziej mi szkoda tych młodych ludzi, kurczę, którzy dzwonią, którym dziesiątki, setki minut spędziłem na telefonie z nimi, jak coś podpowiadałem, bo zaczynali te działalności, takie jak moja, bali się wystartować, nie mają tego parcia, żeby robić to publicznie, bo się wstydzą i tak dalej, no ale zaczęli działać, wystawił jeden dom z mojego projektu, ja nikogo nie rekomendowałem, bo to ja tak jak mówiłem, ja nie wiem, ale ja tym chłopakom podpowiadałem chętnie, naprawdę wielu chłopakom podpowiedziałem, co, gdzie, jak, żeby było taniej logistycznie. Zresztą wywnioskowali większość z moich materiałów, bo no fakt, trzeba te materiały śledzić, żeby móc wywnioskować z nich coś. To nie da się obejrzeć jednego filmu na tydzień, bo tak jak widzicie, ja to traktuję jako ciągłość tego wszystkiego. Już nie robię. Próbowałem parę razy zrobić tak, ale świnia locha piękna. Próbowałem zrobić tak, że okej, okay, no zrobimy serię z tego. No niestety nie da się tego zrobić w moim wykonaniu. I widzę, że sprawdza się to. Wielu osobom się to nie podoba, ale no nie, wszystkich nie zadowolę, już o tym mówiłem, ale sprawdza się to. Czyli w tej chwili trzeba to naprawdę traktować jako serial, żeby wiedzieć w wielu sytuacjach i przypadkach, o co chodzi. To był nieplanowany zabieg, ale się sprawdza, głównie się sprawdził, tak? Czyli 95% jest na tak. To, żem się nagadał. Dyrektor, ty się robisz designerski, chłopie. Tylko za bardzo się nie zrób, żebyś nie latał z tymi pedałkami takimi. Z listonoską. Ja tam na to pedałki mówię, ale każdy niech mówi, jak chce. No, a ja co? Chłopie, jak rano prysznic puściłem i na beret mi poleciał. To jest pora słowa. Głowa mi tak jakby się skurczyła. Tak mnie bolało, fizyczny ból odczuwałem, wiesz, mam zjarany beret. Pewnie mam od kamery też odbite. Nie mam? No. Dobra, chłopaki tutaj lecą. Myślę, że dzisiaj spokojnie tu pójdzie i podmurówki też od razu na okna, żeby temat tutaj zakończyć. Ty, wczoraj do mnie ta kobita dzwoniła, co tu kupiła. Wieczorem o 8:00. Mówi, cześć, to tamto sramco, mówi, sorry, że taka godzina, ale twoi pracownicy nie, po mojej budowie nie chodzą teraz? Nie wie gdzie, a godzina 20 była, albo kawałek lepiej nawet, nie? Ja wie coś, ty nie wiem, mówię, jedź, zobacz, nie wiem. Mówi, że ktoś tam jej dzwonił, że tu coś wynoszą, czy wnoszą, jakieś kartony. Nie, zadzwonię, jak będzie normalna godzina, zapytam, nie? Wiesz, tu nic nieruszone jest, widzę. Ja sobie wyznaczam. Bym się rozpędził. Ja sobie wyznaczam na okno już. W tym momencie znaczę sobie z jednej strony. Suchara mam w gębie takiego, jakbym nie wiem co robił, a to przez to wczoraj, że se dyńkę spiekłem, żeby was nie skłamać, z 6 litrów napoju wypiłem wczoraj,
Ty 6 litrów, jak nigdy. Masakra, powiem wam szczerze. Zaraz na ostatnie przyniosę, tu mam. No i także zaraz sobie przyniosę poziomką. No i tak jak widać, Wicia przygotowuje pod ten. Będę chciał położyć pierwszą warstwę, że niech ten, przez ten czas wiążę sobie. O, w trakcie będę oczywiście okna też robił. I tu sobie przenoszę po prostu. Poziomką. Ja też muszę szu jutro powiedzieć, bo Kaśka ma ostatni dzień zastrzyk już, nie? Co? Kaśka ostatni dzień zastrzyk ma już. Ostatni... Jutro. Ostatni zastrzyk. Ostatni albo przedostatni, muszę się dokładnie jej zapytać dzisiaj. No i tak jak widać. Przenosimy sobie po prostu wolę dokładnie to przenieść. Dobrze, że jeszcze mam ten, jak to się mówi, boiler, to mogę sobie przytrzymać poziomnicę. Mam zrobione. To dzisiaj trzeba będzie musieli zabrać nasze, nie? Wicia. Do rusztowania. Tam kosze mamy, to od razu złożymy to na kosze. No i tu mamy przyniesione. I tak jak widać, tam mam. Wezmę się najpierw za salony, tam se zaraz ustawię. Idę zaprawę sobie umieszczać, żeby mieć wyprowadzoną pierwszą warstwę. Niech mi w tym momencie zwiąże. No i co, no będziemy lecieć, no w trakcie będziemy jeszcze tam odzywać się i w ogóle, nie? Także do usłyszenia. Tu oczywiście mam jedno, drugie, dwa pomieszczenia już mam zrobione, tu też mam osadzone, tam mam zrobione, tylko muszę ślipnąć, bo jest, jak bloczek idzie, tak, tu wychodzi ten rancik, tu jest wszystko dobrze, a tu zeszlifować lekko i będzie git. Coś mnie trzepie, zimno mi się robi. 17, może zrobić 17 i 2, coś takiego. No, ja se zaraz tu osadzę. 17, 2, 17, 3. Wicia, tam 17, 3 jednego mi utniesz. Ta. No, tu czekamy, aż zwiąże mi troszkę, bo to naprawdę, wiecie, buja się. A nie chcę czegoś, za przeproszeniem, spieprzyć. Jak widać, pogoda ładna na zewnątrz, jest tu chłodno.
To będzie sypialnia. To tu będzie w południe naprawdę cieplutko. Dawno nie robiłem na 24. Będzie czas i pora po prostu. Ty, poziomki mam. Micia mi utnie. Ja zaraz usadzę sobie. Kata dostałem, co mi jest dzisiaj? Raczej rzecz biorąc i fakt stwierdzając, w koronę nie idę. Nie. Tak kurde, naprawdę oglądam niektóre rzeczy na YouTubie, no YouTube, Facebook, no i więcej na Facebooku se jaja, co niektórzy robią, a bo to tamto, takie jakieś takie żarty po prostu jakieś wrzucają, napisy czy coś. Ja, moje zdanie jest takie, lepiej nie chcieliby, żeby ich kurde chytło to koronawirus, bo naprawdę późno poszłem spać, oglądałem filmiki, nawet dzisiaj powiedziałem do szefa, że pokazane jest w filmikach, jak na przykład nie chcą, żeby widzieli, żeby ludzie widzieli chorzy, jak trupy wywożą, to wywożą w nocy po prostu. Odsłaniają parawany, to wszystko i wywożą już w worku foliowym. Naprawdę jest masakra. Brazylia czy coś tam, te kraje dalsze też już nie mają gdzie trzymać. O, dzięki. Nie mają gdzie trzymać zwłok. To normalnie na asfalcie są powykładane zwłoki, powiem wam szczerze. Naprawdę, no, masakra. Naprawdę, nie życzę nikomu, żeby to kogoś spotkało czy coś. Tu muszę więcej kleju dać, a z tym nie ma problemu. Mesę sobie tak o. Za troszkę za rzadki jest, ale nic, na tyle co mamy robić, to wolę, żeby rzadszy był niż gęściejszy. To jeszcze raz oczywiście. Także źle jest i sami widzicie, sami oglądacie telewizję, widzicie co się dzieje. Kary też było wczoraj w radiu. Mówili o karach. No tak, no ale dużo, tak jak gadamy, dużo ludzi nie przestrzega tego i to jest bardzo niedobre. Także wiecie, nie jest to za miłe, tak jak powiedziałem, nie życzę nikomu, nie chciałbym, żeby ktoś w mojej rodzinie miał. Ja sobie oczywiście do lica ustawiam. No o tak. Tak jak widać, jeszcze zostały mi raz, dwa, trzy, cztery okna oprócz tego.
do zrobienia. Zrobi się, na pewno zrobi. Najwięcej to chodzi o tą, na te drzwi teraz, w tym momencie. No i to jak widać, lecimy sobie dalej. Także będziemy się słyszeć i widzieć jeszcze na 100%. 10.07. 10.07. Dalej świeci. I to chyba bez... Dziesiąta... 07. Świeci. Nie wiem, czy to się grzeje, czy... Nie, to nic nie, czy to napierdziela jak porąbane. Nie, to nie będzie widać. Zobaczmy dalej. Tak. Tu mam osadzone. Teraz osadziłem sobie ten. Witek przewiercił. Mi została jeszcze kotłownia i łazienka. I tutaj okno. Zwane jest okno od kuchni. Okieno. Także jeszcze nie muszę, tak? Witek kleił. No i tak jak widać, lecę ten. Polecę tą warstwę, pójdę sobie osadzę tam bloczka. No i tak będę skakał, no bo no nic nie poradzimy na to. No jest jak jest. Nagrywa? Nie słyszę, wiatarkę słyszę. Jest, nagrywa. No. To już jest przedostatnie okno. Później co, no trzeba będzie posprzątać wkoło to, tu gdzie nabrudziliśmy bez kozery. Tutaj jeszcze oczywiście daję klej, on jeszcze, kurde, łeb mnie piecze i ciężko mi się nosi tą kamerkę. Pogodę naprawdę mamy piękną. A za to rolnicy będą mieli przesrane za przeproszeniem, bo sucha ziemia jest jak nie wiem co. A zapowiadają naprawdę w naszych rejonach temperatury dodatnie i to takie, powiem wam, spore. Nie ukrywając. Temperatury zakładam spore, także
te spodenki przyszykować. W tych się cojones gotują. Jest co na twardo. Widać względnie te okna poszły. No tam tą ściankę też zaraz na ten wiatrołap robię następną warstwę. Przez ten czas co będzie mi wiązać, to pójdziemy sobie ruszowanie rozkładać na kominy następne, na ostatnie i będzie git, powiem wam szczerze. I tak rzecz biorąc i patrząc, fakt stwierdzając i prawdę powiadając, nie wyspałem się, kurde, mój boiler mi koszulkę podwinął. Grzejnik mój. Ale ci powiem, że zobaczę jak tego, to jak wrócimy z delegacji i tu będziemy na miejscu, to nie, jak korona przejdzie, to idę chyba na siłkę. Tutaj do tego. Do Michela. No. No i tak jak widać, skakuje na następne okno, ostatnie i będziemy się słyszeć i widzieć. Tylko przycisk. No, także w tym momencie mam zakończone ostatnie murowanie okna. Tu mamy osadzone. Tylko muszę poczekać, aż zwiążę, bo to nie jest tak jak się udaje. Że hop na krowę już ściele. Pospoinuję sobie okna. Taką większą. Ja mam łeb spalony, to wiesz. Upały zapowiadają, chłopie. A co w tamtym roku nie miałeś wcześniej? No. I teraz co pospoinuję, to zrobię później w trakcie muruję tą. To jest czwarta warstwa. Witek, możesz mi urobić. Tak. Będziemy w trakcie robimy sobie to, no i będziemy jechać następne. Ciocio, bo jestem w Jachopie, jestem na wizji, także już wyłączam. Jak masz coś złego do powiedzenia, to nie wyłączam. No, tu mamy zrobione. Zaraz sobie osadzę następne. Zostanie 5 warstw. Najgorzej będzie na docięciu na nadproże. Jak wytnę głębiej trochę, nie przeszkadza mi to. Bo ja sobie mogę to wyrównać gęściejszym klejem, tam minimalnie jak zejdzie mi z 2. Bo będziemy tak starać się, żeby dociąć na maszynie. No. Witek mi zadotnie. Osadzę tu następne. Roczki.
I no co, no daje widać, nie? Ciepło jest na dworze, musiałem czapkę nałożyć. To pal licho, że jest zimowa. Ale musiałem ubrać, bo kurde, Sagan tak se wczoraj spiekłem, że naprawdę nie wyrabiam. Nie wiedziałem, że mnie tak weźmie. Na rękach nie ten, bo na rękach mi zostało z tamtego roku. Widać, tu jest opalenizna z tamtego roku. Ciemniejsze troszkę, a teraz już zachodzi o... Tylko mam ten plus, że się nie opalam na raka. To jest to dobrze. No i co, będziemy się jeszcze widzieć w trakcie i prowadzić konwersacje, rozmowy, czy jak to tam się mówi. Tu mam do tego. Że mam tego koziołka. Znaczy tym się nie martwię, że ten, bo jeszcze rusztowanie mamy. Ale na taki krótki dystans niepotrzebne mi jest, Bóg wie co. Rozumiecie? Sprawdził się, co polecam komuś na budowie, żeby sobie zrobił takiego. I to wszystkim polecam. Nawet można takie, bo skupywał w Castoramie, takie, no coś takiej wysokości, takiego chopka. Ale my wtedy na prędko potrzebowali i został zbity koziołek matołek. No. No i co? No myślę, że w delegację pojedzie z nami. Myślę, więc jestem, więc myślę. To muszę zabrać. Jak zakupy, to tylko u kawy. Dzisiaj w promocji u kawy jest, co? Papier toaletowy za jedyne 10 zł za rolkę. To mało. To mało? 10 listów. Jednowarstwowy. I tak se ustawiam na następny. Tam też zaraz se osadzę całego. I lecimy do przodu dalej. Zostawię, zwiążę, walę, idę na rusztowanie. Rozkładać rusztowanie. Przyjdę za jakieś parę minut. Znowu wezmę sobie, nawiecimy, uzbroimy i osadzimy. U nas dzisiaj wakacje. Jest dużo cieplej niż wczoraj, bo wiatru w ogóle jeszcze nie ma, ale życie, wy znacie nasze podejście do tego tematu. Lepiej jak jest gorąco, upał, ożłopać się napoi, wody, płynów, niż jak pada deszcz, bo jak pada deszcz, to dupa, a jak jest upał, może to nie idzie tak sprawnie, jakby się chciało, ale no idzie ta robota, robota jest zrobiona. No, jutro Wiktor Kominy jedzie, dwa muruje, a my z Kawulcem wskakujemy na Myśliborzyce, ten dom, co robiliśmy, i tam już docinamy dachówkę dookoła komina, składamy rusztowanie i już rusztowania zwozimy na te kosze, co mamy, żeby już były przyszykowane do delegacji. Na tą chwilę nic się nie zmieniło, 19 startujemy. Klima. Wiem, zdaję sobie sprawę, bo nieraz szyją nie mogą na drugi dzień ruszyć, no ale jak nie ma klimy w sprzęcie, to trzeba się jakoś posiłkować powietrzem, przewiewem, przeciągiem.
rano. Pamiętajcie, przypominam o konkursie, który steruję. Startuję od jutra, czyli od czwartku, do wygrania zestaw narzędzi, który był zaprezentowany już na materiałach, czyli o wartości 7000 zł, ponad 7. Oprócz tego usługa budowy stanu tak zwanego zero przez moją firmę, czyli przeze mnie, Wiktora i Kawę. My przyjedziemy po Państwa stronie tylko do załatwienia geodeta. No i pozwolenie na budowę oczywiście i dogadanie terminu. No, z całą pewnością będzie to w następnym roku, bo w tym roku nikt nie załatwi papierów przez koronę na pewno. No, chyba że jakimś cudem załatwicie papiery, no to wszystko kwestia dogadania. Tak więc zapraszam, trzeba kupić projekt i każda z osób, która nabyła projekt w tym okresie, pod materiałem tym, który teraz słyszycie, w opisie będzie napisane dokładnie, o co kaman, będzie link do społeczności, w społeczności to opiszę i również w tej społeczności będzie można na bieżąco obserwować, ile się sprzedało projektów. Dodatkowo w gratisie jeszcze dochodzi poradnik budowy garażu, na bieżąco będzie można zobaczyć, ile, bez względu na to, czy się sprzedadzą 3 czy 1 czy 33, będzie losowanie, zwycięzca zostanie wyłoniony przez Flexa, dużego Flexa na tarczę 230. Na tarczy będzie tyle, ile osób, czyli we wtorek do godziny 20 spisuje wszystkie wpłaty. Konkurs jest do niedzieli do 24. Do poniedziałku do 24, do wtorku do 20 spisuję wszystkie wpłaty, będzie zaktualizowana lista i oczywiście w środę zostanie wyłoniony zwycięzca, ale jeszcze będę na materiałach o tym informował. Cześć! Zobaczmy, czy świeci. Obstawiam, że już nie świeci, a na pewno nie pełnomocą. 14:48. Świeci, ale na pewno nie jest to już pełna moc. Jestem pewien, że nie jest pełnomoc, niemniej jednak świeci. Zobaczymy po naładowanej baterii. Jest godzina, która, mówiłem? 15, w granicach 15 jest. Gdzie ja pisadło zostawiłem. Plus minus. Nie będę do zera baterii wywalał, ale wpadnę wieczorem zobaczyć, jak to działa. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.